Dobry wieczór, Robert Bońkowski, witam i zapraszam na relację radiową ze spotkania 1/8 finału Pucharu Polski, w którym Arka Gdynia na własnym stadionie podejmie Jagiellonię Białystok. Oba zespoły spotkały się już ze sobą dwukrotnie w tym sezonie. Dwa mecze i dwa zwycięstwa piłkarzy Jagiellonii. Jak będzie dziś? Jedno jest pewne, ktoś będzie cieszył się z awansu do ćwierćfinału. Przy futbolówce jest Nalepa, jest Deja, jest Janota. Zobaczymy, no, trzech środkowych pomocników, który będzie egzekwował ten rzut wolny. W murze ustały Mitrowicz i Kimala. Rozpoczyna Nalepa, na bieg bierze Deja z dystansu i łapie tę piłkę Grzegorz Sandomierski. Pewna interwencja i dobra interwencja. Czwarta minuta meczu, mogło być już groźnie, mogło być 1-0 dla zespołu Arki Gdynia. Faulowany Taras Romańczuk, reprezentant Polski, przez Michała Nalepę. Przy futbolówce już Frankowski. Frankowski, dośrodkowanie! No i bardzo blisko było. Na centymetry zagrał do Patryka Klimali, a Klimala, no, pomylił się. Szkoda, bo uciekł temu wysokiemu Christianowi Magomie. No i dobre zagranie z głębi pola, dośrodkowanie takie, można powiedzieć, Frankowskiego do Klimali. Niewiele zabrakło, a Jagiellonia Białystok w 33 minucie prowadziłaby z drużyną Arki Gdynia. Krzysztof Jakubik kończy pierwszą połowę, Jagiellonia Białystok remisuje z Arką Gdynia w Gdyni, w Trójmieście, 0-0 w 1/8 finału Pucharu Polski. Czekamy na rozstrzygnięcie, czekamy na bramki. Zawsze Jagiellonia w tym sezonie gra lepsze drugie połowy, to mam nadzieję, że te bramki w końcu padną. Frankowski prawą nogą do Tarasa Romańczuka, teraz Poletanowicz, Pospisil, no i strata, ale jeszcze walczy Taras Romańczuk do Sheridana, tak, Kilian Sheridan, brawo, 1-0, Jagiellonia Białystok w 75 minucie obejmuje prowadzenie Taras Romańczuk, Kilian Sheridan, 1-0, dobre zagranie, bardzo dobre podanie Tarasa Romańczuka wprost do irlandzkiego napastnika, Jagiellonia prowadzi. Przed polem karnym, Pospisil, prawa noga, Klimala, sam na sam, jak on tego nie strzelił, ależ otrzymał podanie od Pospisila, mogło być już 2-0 i mógł Klimala ten mecz zakończyć, no i nie może się przełamać ten chłopak, a szkoda, bo brakuje mu tych goli, ależ miał fantastyczną okazję w 83 minucie meczu Patryk Klimala, ale jest kontra Arki Gdynia i brawo Grzegorz Sandomierski, ależ teraz obrona, fantastyczna interwencja golkipera żółto-czerwonych, a dzisiaj raczej biało-białych, no bo białe stroje, całe białe stroje, a może biało-czarnych, bo białe stroje, czarne rękawiczki. Patryk Klimala i Frankowski, 2-1. Zagranie Frankowskiego, Frankowski! Przemek Frankowski, trochę wyrzucony tym podaniem. Frankowski poczeka na partnerów, czy nie? Przemek Frankowski w polu karnym. Frankowski i Klimala! A i tak, 2-0! Brawo, Patryk Klimala! Uderzył Frankowski, sparował tę piłkę 18-letni bramkarz Kacper Krzepicz i na pustą bramkę, na tak zwanego pustaka, Jagiellonia Białystok no dobija, a właściwie nie Jagiellonia Białystok, bo to Patryk Klimala, który teraz sygnalizuje, że chyba potrzebna będzie mu zmiana, ale Patryk, nie ma zmian już trener Ireneusz Mamrot i ty będziesz musiał dograć ten mecz do końca. Brawo, Patryk Klimala z pierwszą bramką w Pucharze Polski dla Jagiellonii Białystok. W tym oto momencie sędzia Krzysztof Jakubik kończy ten mecz, kończy mecz pomiędzy Jagiellonią Białystok a Arką Gdynia w Trójmieście. Jagiellonia wygrywa 0-2 po bramkach Kiliana Sheridana i bramce Patryka Klimali. Jagiellonia w 1/4 finału w Pucharu Polski. Jagiellonia w ćwierćfinale Pucharu Polski. Mecz ten komentował dla Państwa Robert Bońkowski. Słyszymy się już niebawem.